Cześć kochani, pamiętacie ten film z zeszłego tygodnia, obiecałem, że będzie dogrywka. No to patrzcie, doszły części. Ramka do tej gumy. Ramka do słupka, do obsadzenia wtyczek, bo przypomnę wam jak to wygląda na tą chwilę. No i wtyczka do gniazdo, do poduszek od strony też słupka, którego nie było. To spójrzcie tutaj. Chodź tu Tomek, kończymy twój projekt. Patrzcie, no wygląda zajebiście, nie? No szkoda tylko, że na przykład jest takie coś. Widać to? Widzicie? Tędy napieprza wam do środka woda. Nie można tego zostawić. Ja to muszę wykończyć tak, jak to ma być w oryginale. A to jest no, po prostu niedoróbka. Czekaliśmy na części. Przyszły. Działamy. Zdejmujemy ramkę. Ramka spada sama. Patrzcie, na tej ramce nie ma zęba. Trzy są i to ten jest podgięty mocno. Druga sprawa to patrzcie na tą ramkę. No tak nie może zostać. Ona się wyciąga razem, tu wszystko jest nieszczelne, woda leci, masakra. Trzecia sprawa to jest dokończenie tematu poduszek. No mam tutaj zarobioną wtyczkę. W poprzednim odcinku to żeśmy zarobili. Te wtyczki też żeśmy w poprzedniej części zarobili. No i to się całe rusza i są kłopoty z wyciąganiem. Tu są wszystkie nowe piny, nowa wtyczka. Coś tutaj jest, jakieś zaizolowanie. No i trzecia wtyczka. Jest. No dobra. Teraz tamta strona. No dobra, czy wymienimy... Pierwsza rzecz, rameczka. Akurat sprawdzamy, bo tak, bo komplet kupuje się... to nie można kupić samej tej ramki. Trzeba kupić z rurą i z drugą ramką. Ale ponieważ tu rameczka wygląda, tu guma wygląda jak nówka, jeszcze w talku jest elegancko, no to nie wymieniamy, bo żeby wymieniać to trzeba tamtą wypinać, a tamtą bardzo wrednie się wypina. No, kończy się tym, że wpadnie i trzeba od drzwi wejść. Więc tutaj guma jest cacy, rameczka po prostu. To jest takie podcięcie. W gumie jest. Jakiś wypustek? Nie ma. Zobaczmy, że to w dół będzie jako spływ wody. Ciach. Tu śrubokrętem nie radzę podważyć, chociaż czasami trzeba, bo dziurę zrobicie. Dobra. Rameczka jest. Teraz tak, druga sprawa. Musimy wyjąć tą rameczkę. O, kurde, czy zostały mi moje przewody tam od poduszek, żebym nie musiał rozbierać środka? Coś tam jest. O, mam. Mam te dwa przewody, bo trzeba je zapinować, albo już są piny zrobione, nie pamiętam. No, rameczkę. Zobaczcie, tam to w ogóle wypadło. To gniazdo nie trzyma się w tej ramce wcale. A wcale, można je, o tak, nie? Nie ma, ktoś połamał zaczepy, nie umiał wyjąć. A to się trzyma... To się trzyma, bo to są zaczepy takie same. Widzicie z boku? Cyk. O. Podważamy te zaczepy. Ramka jest. Rameczka nowa, numer... 1Z09375445, chyba z przodu i z tyłu, w oktawie są cztery jednakowe. Paręnaście złotych, z 15, 17, 20, nie pamiętam. No i mamy nówkę ramkę. Na poduszkę specjalne, właśnie nad... O, zaraz wam pokażę mocowanie tego gniazda. To na to właśnie czekaliśmy, no bo to się... Rzadko. Patrzcie, kurde, tutaj nie ma jak przepchać, nie? Ale to jest specjalne nacięcie na wiązkę, że całą wtyczkę od tej strony, którą tutaj dorobimy, się przekłada tak całą i tu kabelkiem się chowa w to i w tym się ta wtyczka zatrzaskuje. Dobra, zobaczmy co się dzieje teraz na pinach. To szybki odcinek techniczny dzisiaj. Kończymy to, samochód musi wyjechać stąd jak z fabryki, nie? Nie ma tu zabawy. Ma być perfekcyjnie zrobione. Coś tu pozawijałem, szczerze powiem, no mówię wam, nie pamiętam. Coś tu pozawijałem.
druciki same, dobra. Wyłazić. Jeden, drugi. No, mamy dwa kawałeczki, które zaraz założę pina. Tutaj muszę zobaczyć, jakie piny. Idę po piny i je założę. Dobra? Czy chcecie zobaczyć, jak będę zakładał? Wiecie co? To co? No to założymy te piny, bo to już tak naprawdę nic więcej nie będzie do roboty. Piny męskiego, czyli chujki. Takie malutkie. To muszą być dobre piny. Naprawdę fabryczne byłyby najlepsze. Znalazłem jeszcze takie dwa. Bo one po zaciśnięciu mają bardzo wąski kanalik, nie? Widzicie? I muszą być ładnie zaciśnięte, dlatego wziąłem maszynkę. No i co, bierzemy sobie ten przewód, który tu mamy. Troszeczkę zakręcamy. No i jeszcze tu skasować trzeba będzie błędy poduszek. Drugi, bo tutaj cały czas jest błąd poduszek w tym momencie. Tomek jeździ, pewnie go wkurzało. Nie. Przyzwyczaiłeś się? Nie, no nie może być błędów poduszek. One by zadziałały. Też gdzieś taki wątek czytałem, gdzieś pisałem na Facebooku, na jakiejś grupie, że nawet jak tutaj jest błąd tego czujnika, tak? Bo to jest ten czujnik, już wam wspominałem, czujnik ciśnieniowy poduszki bocznej. Ten czujnik tak, to nie jest też tak, że on odpowiada za poduszkę boczną w fotelu, no bo to też sygnały z różnych czujników sterownik rozpoznaje i reaguje wysadzeniem. Natomiast to jest tak, to jest czujnik, jak jego reakcja będzie odpowiednia, to natychmiast jest wywalana, co tu się mi podwija, to natychmiast jest wywalana poduszka boczna. I nie jest to tak, że jak on jest teraz tak jak teraz przerwany, to system poduszek nie działa. Działa. Jak samochód dostałby, o, weszło. Jak samochód dostałby potężnego strzała jakiegoś nawet czołowego, to ta poduszka też zostanie wysadzona, boczna, lewa, pomimo że my mamy odpięty lewy czujnik boczny. Że to tam. O, niech to się trzyma. Takie są zasady przy poduszkach. Zaciśnijmy tego pina. Chodziło mi o to, żeby tego pina tak zagnieść, słuchajcie, aby był bardzo wąski, nie? I nie blokował się we wtyczce, w swoim wtyczce w gniew, no wiecie, w swoim otworze we wtyczce. Nie wiem, na ile to widać. Cążkami już bym dwa razy zacisnął i by też było dobrze. Zobaczcie, jakie ładne piny wyszły. Jak fabryczne, zaciśnięte. Dobra, teraz bierzemy wtyczkę. Tutaj przyglądamy się, gdzie z której strony szedł. Tak naprawdę to. Dobra, i teraz, no niestety nie mam schematów. Wiecie co? A tutaj są dwa żółte. Tam po naprawie tej, która była tutaj wcześniej przeprowadzona, jest jak najbardziej sprawna. Nie wiem, które są kolory. Dobra, dajcie mi 5 sekund. Idę na schematy i zobaczę, gdzie który kolor ma iść, do którego numeru, bo tu są numeracje, nie? Wydaje mi się, że nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, bo to jest czujnik tam. No ale zachowamy oryginał co do joty, jak to mówi Tomek Zapkaru. Ma być w pełni 100% oryginał. To już wiem. Żółty 1, brązowy 2. Żółty 1, brązowy 2. Żółty 1, brązowy 2. Żółty 1, brązowy 2. Myślę, że nie ma to żadnego znaczenia. Żółty 1, brązowy 2. Piny wsadzamy, jak nie wiecie w którą stronę, to patrzcie tutaj. Aha, piny idą tak, nie? Na płask. Czyli jak tak wiemy, że na płask,
to żółty 1, brązowy 2. Dwa jest tu, na płask, wkładamy. Tu jest jeszcze fioletowa blokadka. Nie wiem, czy ją widać tam w środku. Taka blokada, ona jest teraz otwarta. Czyli przy tej, to jest nowa wtyczka, tak? Czyli blokada jest otwarta. Nie wpychajcie tego wcześniej, bo ciężko wyjąć. Żółty 1, o, patrzcie, żółty w dwójkę, no. Żółty 1. Oriklik. Brązowy 2. Brązowy 2. I po to one są tak ładnie pościskane, żeby się nigdzie nie zaczepiały, bo tam jest głęboko, żeby je wcisnąć. Nie wyszło, bo mi z kosem stoi. Widzicie. Niektórzy powiedzą, że proste rzeczy takie pokazuje. No ale dla niektórych nie są proste, słuchajcie, wy tam kozaki wszystkie. Dla niektórych nie są proste. Żółty 1, brązowy 2. Co robimy? Tą blokadkę fioletową. Przesuwamy. Nie wciskamy, przepraszam, przesuwamy, widzę. O, kliknęła. Przesuwamy, ma takie ząbki. Przesuwamy. No i co teraz? Skończyliśmy tak naprawdę roboty elektryczne. Robimy roboty wykończeniowe. Rameczka. To pierwsze. Gdzie tam ta wtyczka trzecia jest? No to co? To tu. To tu. To wiązką w ten rowek i możemy cofnąć wtyczkę. Powiem szczerze, nie pamiętam, w którą stronę powinna by być, ale jak się będzie łatwiej otwierało. Od dołu czy od góry? Tak sobie ją obsadzę. Hej, od dołu fajnie jest podejście. Czyli tutaj ząbkiem, patrzcie, zaczepowym robimy w dół. I wtyczkę, klik, jest. Wtyczka gruba, klik, jest. Wtyczka sygnałowa, klik, klik, oriklik. Ramka, klik, klik, oriklik. I to będzie koniec filmu. Zaczynamy od dołu. Ty idź na dół. O, się obróć. O. Klik. Wtyczuszkę mam od dołu dostępną. Środkowa. Klik, nic mi nie wpada do środka, nic się nie rusza. Kurde, rewelacja. I ta ma od dołu ząbek. Nie wiem czemu nie od góry, ale wymyślili, że od dołu od góry, bo było dużo fajnie, nie? To. No ale dobra, jest od dołu. Klik. Poszedłbym się do takiej fabryki zatrudnić na jakiegoś ergonoma do Volkswagena i bym mówił, nie, dlaczego tak chujowo, żeście zrobili wtyczkę? Mogłoby być od góry. Nikomu nic nie przeszkadza, a łatwiejsza dla serwisu. A im to chyba na tym nie zależy, żeby się oddał samochód do serwisu. Kochani, to wszystko naprawione, wszystko działa, błędy pokasować, te co pozostały, poduszeczkę Tomkowi zgasić. Po temacie tak powinna wyglądać profesjonalna naprawa. Moim skromnym zdaniem, moim skromnym wykonaniem. Jak macie lepsze pomysły, dajcie znać. Pozdrawiam ciepło, cześć. Jestem fotogeniczny.